młodszy brygadier Janusz Leszczewski, obcy prasowy, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 21 zdarzeń, w tym 3 pożary, 16 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Z poważniejszych zdarzeń to wypadek drogowy na drodze krajowej nr 22 w kierunku Starego Pola, gdzie samochód osobowy Opel Astra czołowo uderzył w drzewo. W wyniku wypadku jedna osoba była poszkodowana, nieprzytomna. Działania zastępu FJG Malbork oraz OSP Stare Pole polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze, wspólnie z ratownikami zespołu ratownictwa medycznego wydobyciu osoby poszkodowanej z pojazdu. Osoba ta została przewieziona do szpitala w Malborku. Dalsze działania polegały na przywróceniu bezpiecznego ruchu na drodze. Kolejne zdarzenie to wyciek substancji ropopochodnej ze składowanych zbiorników na terenie opuszczonej stacji paliw w Lichnowach. Działania polegające na neutralizacji i usunięciu rozlanej substancji prowadziły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP Lichnowy. Pozostałe zdarzenia to ugaszenie pożaru pszenicy na pniu o powierzchni około 0,5 hektara, ugaszeniu śmieci w piwnicy budynku wielorodzinnego, usunięciu skutków opadów i silnych wiatrów, to znaczy wypompowaniu wody z zalanego wejścia do lokalu gastronomicznego i nadłamanych konarów drzewa nad parkingiem osiedlowym, usunięciu plamy oleju z jezdni oraz uwolnieniu 2 osób z zablokowanej windy.